Tanecznym krokiem zaczynamy nowego Flasha. Poznaliśmy datę premiery odświeżonej wersji Metro Exodus. Gra trafi na rynek już 6 maja i zaoferuje szereg poprawek graficznych. Między innymi pełne wsparcie dla DLSS 2.0 oraz ray tracingu. Co ciekawe, Metro Exodus Enhanced Edition otrzymają za darmo wszyscy posiadacze podstawowej wersji na Steamie, w Epic Games Store, GOG.com oraz Microsoft Store. Polskie studio Ultimate Games zapowiedziało Thief Simulator 2. Będzie to kontynuacja produkcji z 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy tytuł w założeniach bardzo podobny do jedynki, jednak oferujący szereg usprawnień i nowych możliwości. Sequel trafi na komputery w roku 2022. Farm Manager 2021, czyli rolnicza strategia ekonomiczna od polskiego studia Cleversun, zaliczy lekki poślizg z powodu zbliżającej się wyprzedaży na Steamie. Twórcy obawiali się, że premiera gry w tym samym czasie co Golden Week Sale mogłaby odbić się negatywnie na sprzedaży. Powód opóźnienia nietypowy, ale na szczęście nie będzie ono duże i Farm Manager 2021 zadebiutuje na rynku już 6 maja. Dziś na rynek trafiła odświeżona wersja Total War Rome z 2004 roku. Co ciekawe, jednocześnie ze Steama zniknął oryginał. Jego posiadacze wciąż będą mieli możliwość instalacji, jednak kupno stało się niemożliwe. Cena remastera wynosi równo 110 zł, ale ci, którzy mają już w cyfrowej bibliotece oryginał z 2004 roku, mogą kupić odświeżoną wersję o połowę taniej. World of Tanks wreszcie dostępne na Steamie. Przez blisko 11 lat twórcy nie zdecydowali się na współpracę z żadną cyfrową platformą dystrybucji, ale dziś sytuacja się zmieniła. Niestety, zgodnie z zapowiedziami w wersji Steamowej nie można wykorzystać swojego starego konta. A to oznacza, że zabawę trzeba rozpoczynać od początku. When the blockade began in 1948. Już jutro na rynku zadebiutuje Returnal, czyli nowy tytuł ekskluzywny dla konsoli PlayStation 5. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje i wygląda na to, że warto mieć Returnal na uwadze. Aktualna średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi aż 87%, a recenzenci chwalą m.in. grafikę, klimat i bardzo solidnie zaprojektowaną rozgrywkę z elementami roguelike'a. Trzymajcie się, cześć!